Poniedziałek, 3 lutego, Anita Stefańska-Pluskota, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Wystartowało składanie deklaracji dotyczących sposobu zbierania odpadów. Obowiązek ponownego wypełniania druku związany jest z wprowadzeniem w mieście od 1 lutego nowych, obniżonych stawek za odbiór śmieci. Jeszcze w styczniu za zgromadzone przez miesiąc śmieci w formie segregowanej piotrkowska rodzina trzyosobowa płaciła 24 zł, bez względu na miejsce zamieszkania. Teraz będzie taniej. Taka rodzina mieszkająca w domku jednorodzinnym zapłaci 16 zł, a w bloku 14. W Piotrkowie ceny za segregowanie śmieci spadły o około 30%. Ale żeby było taniej, trzeba ponownie złożyć deklarację. To wymóg ustawy, której założenia obowiązują w całym kraju. Deklaracje muszą złożyć osoby, które poprzednio zadeklarowały segregowanie i te, które chcą dopiero zacząć. Dokumenty przyjmowane będą do 17 lutego. Można je złożyć w jednym z trzech punktów: w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy ulicy Kasztanowej 31, w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28 lub przy pasażu Karola Rudowskiego 10. Deklaracje można składać również przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmiany w cenach za śmieci w Piotrkowie to wynik przetargów na wybór firm odbierających odpady komunalne, które w Piotrkowie udało się podpisać na bardzo niskie kwoty. Obniżanie cen za sortowanie śmieci to też ukłon w stronę ekologii. Ja segregowałam i segreguję po dziś dzień, także dla mnie to nie ma znaczenia, czy się płaci, czy się nie płaci. Po prostu z zasady wychodzę, że trzeba to robić. Czyli cena nie przekonuje, tylko ekologia. Ekologia i... Samo z siebie, po prostu taka jestem. Do właścicieli domów jednorodzinnych będą rozsyłane druki deklaracji. Natomiast mieszkańcy spółdzielni i wspólnot muszą je złożyć do zarządcy nieruchomości. Ten do urzędu składa deklarację zbiorczą. Więcej informacji można uzyskać w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta pod numerem telefonu 44 732 03 64. Na koniec przypomnijmy, jak kształtują się nowe, niższe ceny za śmieci. Koszt wywozu odpadów segregowanych w budynkach jednorodzinnych wyniesie 6 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 12 zł w dwuosobowym, 16 zł w trzyosobowym, 20 zł w czteroosobowym i 22 zł w gospodarstwie pięcio- i więcej osobowym. W budynkach wielorodzinnych stawki ustalono na poziomie 5 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 10 zł w dwuosobowym, 14 zł w trzyosobowym, 18 zł w gospodarstwie czteroosobowym i 20 zł w gospodarstwach składających się z 5 i więcej osób. Cena za niesegregowane śmieci nie uległa zmianie i wynosi 12 zł od osoby. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej, gościł w Piotrkowie. Były prezes Rady Ministrów w Wyższej Szkole Handlowej wystąpił z wykładem w ramach cyklu Piotrkowskie Wykłady Otwarte. Tematem wystąpienia Bieleckiego była gospodarka światowa i krajowa w świetle przemian i kryzysu gospodarczego. Wykład Jana Krzysztofa Bieleckiego to było swoiste podsumowanie gospodarki wczoraj i dziś. Były premier, obecnie przewodniczący Rady Gospodarczej, próbował tłumaczyć mechanizmy gospodarek światowych w porównaniu z krajową polityką ekonomiczną. Podczas wykładu nie zabrakło porównań do planowania gospodarczego kraju z planowaniem budżetu domowego. Obrazowo, jako chorobę, grypę porównywał kryzys, z którego powikłaniami obecnie boryka się wiele państw świata. Recepty na to, by miasta takie jak Piotrków radziły sobie, miał dwie. Dla każdego miasta najważniejsze jest, żeby łączyć dwie cechy. Z jednej strony rozwijać infrastrukturę, bo ona jest dzisiaj potrzebna, żeby mieć łączność, czy to przy pomocy drogi, czy to przy pomocy internetu ze światem, bo ten świat stał się właśnie taki globalny. A z drugiej strony, żeby te głowy były jak najlepsze, jak najzdolniejsze, jak najbardziej umiejące myśleć analitycznie i też próbowałem dzisiaj studentom pokazać, po co się uczą. Podczas wykładu padły też pytania o sytuację na Majdanie i lobbowanie premiera Donalda Tuska wśród państw Unii Europejskiej, a także o zawirowania na rynkach walutowych. Takie spotkania czegoś tam uczą i wyrabiają nawyk do zdobywania nowej wiedzy. Spotkanie z Janem Krzysztofem Bieleckim odbyło się w ramach cyklu Piotrkowskie Wykłady Otwarte. Natomiast wizyta w Piotrkowie Jerzego Wenderlicha odbyła się w ramach tournée liderów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tematem spotkania były plany SLD dotyczące przywrócenia 49 województw oraz wybory do Europarlamentu.
Listy mamy mocarne i może nie chodzi o to, że jedno nazwisko jest bardziej znane od drugiego. Przede wszystkim wystawiamy ludzi bardzo kompetentnych. Przygotowujemy się już teraz do wyborów samorządowych. Chcemy łączyć to myślenie europejskie z myśleniem o małych regionach, o władzy lokalnej. Na liście znalazł się między innymi siatkarz Michał Bąkiewicz. Miniony weekend dla uczniów piotrkowskich szkół był jeszcze ostatnią szansą do beztroskiego spędzenia ferii. Ale nie dla wszystkich. Byli tacy, którzy w ostatnie dni wolne od szkoły stanęli oko w oko z zadaniami. W pierwszym liceum ogólnokształcącym odbył się drugi etap ogólnopolskiej olimpiady o diamentowy indeks Akademii Górniczo-Hutniczej. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH bez procedury rekrutacyjnej. W piotrkowskim liceum walka o indeks Akademii Górniczo-Hutniczej trwała 2 dni. Uczniowie zasiedli do 4 przedmiotów – geografii z elementami geologii, fizyki, chemii oraz królowej nauk – matematyki. Do udziału w olimpiadzie nikogo przekonywać nie trzeba. Miłośnicy nauk ścisłych marzą o indeksach na najlepsze uczelnie w Polsce. Wśród nich jest również AGH. Ale żeby wziąć udział w tej walce, nie wystarczy tylko marzyć. Przede wszystkim trzeba słuchać swojego profesora od fizyki. Właśnie pan profesor Krzysztof Wibiura nas przygotowywał przez te 3 lata właśnie bardzo porządnie i sam nas zachęcał do tego, żebyśmy brali udział w takiej olimpiadzie, a potem to już jest tylko osobista ciężka praca i trochę serca włożonego i czasu. Przede wszystkim się na pewno systematycznie uczyć, żeby po prostu umieć te wszystkie rzeczy, które są tutaj pokazywane, bo jeśli ktoś tak tylko na moment doskoczy do takich zadań, to nic po prostu z tego nie zrozumie, bo trzeba wiedzieć, jak je czytać, jak je odpowiednio rozumieć, to wtedy jakoś idzie. Trzeba trochę popracować, pouczyć się, no i myślę, że też w dużej mierze czerpać z tego przyjemność. To szansa na otwarte drzwi upragnionej uczelni z jednej strony i pozyskanie przez uczelnię tych najlepszych z drugiej. Olimpiada osiąga cel, dlatego AGH organizuje ją już po raz 7. Drugi etap rywalizacji o diamentowy indeks w Chrobrym odbył się po raz 1. Do tej pory uczniowie z Piotrkowa startujący w olimpiadzie, a tych nie brakowało, musieli jeździć do Krakowa. Skąd taka zmiana? Odpowiedź jest taka troszeczkę humorystyczna. Dlaczego my mamy jeździć do Krakowa, a Kraków nie może przyjechać do Piotrkowa? Nie, rzeczywiście kiedyś rozmawiając z panem Pawłem Kwiatkowskim doszliśmy do wniosku, tyle osób bierze udział w olimpiadzie, w tym roku jest około 30 osób z różnych przedmiotów. My staramy się zawsze pokryć koszty dojazdu uczniom, takie założenie, ponieważ jest taka znacząca liczba osób i to się spotkało też z zainteresowaniem zwrotnym ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej. Przedtem uczniowie z tego regionu musieli przyjeżdżać do Krakowa, no to jest kawałek, więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo cieszymy się, że udało się podpisać współpracę między AGH i pierwszym liceum. Jest tutaj bardzo dobra baza do tego, żeby rozgrywać tego typu zawody, więc czujemy się zadowoleni z tego. Do udziału w drugim etapie olimpiady stanęło po 30 osób z fizyki i geografii, 9 osób z chemii, a najliczniejsza, 80-osobowa grupa zmierzyła się z zadaniami z matematyki. Wśród wielu przesądów, jakie doczekały naszych czasów, jest taki, wedle którego zimą nie da się jeździć na rowerze. Nic bardziej mylnego. Jednym z najbardziej zroweryzowanych miast w Europie jest Oulu, położone w północnej części mroźnej Finlandii. W Piotrkowie to, że rowerów nie trzeba na zimę odstawiać w kąt, udowadnia piotrkowska grupa rowerowa. Nasza kamera towarzyszyła grupie podczas 98. masy krytycznej, czyli comiesięcznej przejażdżki przez miasto. Piątkowy wieczór, ulica Słowackiego. Minus 7 stopni na ulicach, biały puch. A po nim mkną oni. Najwytrwalsi rowerzyści, którzy mimo mroźnej i śnieżnej zimy jeżdżą na 2 kółkach. Bo jak twierdzą, wystarczy się tylko do zimowej jazdy przygotować. Na zimę mam inny rower i na lato mam inny rower. To związane z tym, że ten jest rower akurat trochę mniejszy, łatwiej się stabilność utrzymuje, a tamten jest troszeczkę wyższy i przystosowany na torby podróżnicze. O, w ten sposób. Tam to taki goły rowerek. A jak się ubrać na rower? Wygodnie. Przede wszystkim wygodnie. No i na cebulę. To znaczy nie, żeby tam brzydko pachnąć, tylko żeby było wiele warstw, żeby każda warstwa jakby odpowiadała danym warunkom, tak, prawda? Jeśli w trakcie nagle jazdy zrobi się za ciepło, to że można zdjąć jedną warstwę i wtedy będzie idealna taka kombinacja. Wielu cyklistów jeździ rekreacyjnie, inni, bo nie znoszą samochodów czy komunikacji miejskiej.
Są też powody ekonomiczne. Jazda rowerem nic nie kosztuje. Do tego zimą nie ma problemów z odpaleniem takiego pojazdu. Trzeba o niego tylko dbać. A codziennie go czyścić, sparować łańcuch i wszystko inne, bo się wszystko brudzi, zwłaszcza od soli, od tego całego syfu, przepraszam bardzo za wrażenie, z jezdni. To jest bardzo ważne, bo później wszystko rdzewieje i przestaje działać całkowicie. Dla miłośników pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni nie ma temperatury, która mogłaby ich powstrzymać. Sezon rowerzystów kończy się wraz z dniem śmierci rowerzysty, bo jakby dobry rowerzysta jeździ cały rok, nie przejmuje się warunkami atmosferycznymi, tylko cały czas jeździ. A już w marcu będą mieli swój jubileusz. Setną masę krytyczną w śniegu, czy w deszczu, w słońcu, czy przy zachmurzonym niebie. Pojadą na swoich dwóch kółkach. Jaką funkcję odgrywają pocztówki? Jak powinny wyglądać oraz jak się zabrać do wykonania autorskiej kartki z miasta? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy warsztatów zorganizowanych w sobotę w Ośrodku Działań Artystycznych. Odpowiedź uzyskali, a nawet stworzyli własne pocztówki z Piotrkowa. Pocztówki to połączenie działalności plastycznej z turystyką miasta. W latach świetności były tak modne jak dziś portale internetowe. Podczas warsztatów w Ośrodku Działań Artystycznych uczestnicy na przykładzie piotrkowskich pocztówek, które mają już ponad stuletnią tradycję, mogli się dowiedzieć, jak samemu taką wykonać. Pierwsza rzecz to pomysł. Pocztówka musi, jeżeli tutaj akurat dotyczy to Piotrkowa, musi być związana z tym miejscem. Czyli tutaj się wiąże, co dla mnie jest najciekawszego w Piotrkowie, co chciałbym pokazać, przekazać tej osobie, do której piszę. Widok na zabytki czy pocztówki z humorem. Po obejrzeniu przykładowych widokówek Piotrkowa można było zabrać się do wykonania swojej autorskiej kartki. Koncepcji na własne pocztówki było wiele, podobnie jak motywów przewodnich. Chciałam zrobić mieszankę ciekawych punktów, które niekoniecznie są pokazane w oderwaniu od siebie. Są raczej zbliżone do siebie, ponieważ tak naprawdę to one nas zbliżają do tego miasta i tego typu motyw przewodni na tle ewentualnie mapy, ponieważ tak jak wspomniał pan Andrzej, bardzo rzadko się zdarza w przypadku Piotrkowa nawet prawie nigdy, żeby była umieszczona mapa. Interesuję się legendami. Jestem autorką ilustracji do najnowszej książki o legendach Piotrkowa i chciałabym, żeby na tej pocztówce było trochę też o legendach, no i też współczesny Piotrków, żeby był taki mismasz. Warsztaty zorganizowało Centrum Informacji Turystycznej oraz Ośrodek Działań Artystycznych. Ponad 100 lat temu w Nowym Orleanie, mieście na południu Stanów Zjednoczonych, Afroamerykanie zapoczątkowali modę na jazz. Modę, która rozpowszechniła się praktycznie na całym świecie. Dziś można powiedzieć, że ten rodzaj muzyki modny jest również w Piotrkowie. Wszystko dzięki cyklicznym spotkaniom Old Town Jazz. Za nami pierwszy koncert w tym roku. Pierwszy w tym roku koncert z cyklu Old Town Jazz Live Night odbył się w piątkowy wieczór w Sky Pub przy ulicy Rycerskiej. Przed Piotrkowianami wystąpili po raz pierwszy w takim składzie Jakub Dworak, Marcin Kaletka, Bogusław Kaczmar oraz Arek Skolik, perkusista już dobrze znany Piotrkowianom. To właśnie on w Piotrkowie prezentuje muzyków, z którymi współpracuje, a ci chwalą sobie piotrkowski Old Town Jazz. To jest coraz większa rzadkość w naszym kraju. Więc ja bardzo się cieszę, że w Piotrkowie taki klub funkcjonuje i że można tutaj pograć jazz. Piotrkowianie mogli usłyszeć znane utwory, standardy muzyki jazzowej. Jak mówili artyści, to był spontaniczny koncert, dlatego pojawiło się dużo improwizacji, która jest nieodłącznym elementem tej muzyki. Cykliczne jazzowe imprezy w Piotrkowie organizuje Piotrkowskie Stowarzyszenie Old Town Jazz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Loża Kulturalna Stare Miasto. Dziś w informacjach to już wszystko. Za chwilę jak w każdy poniedziałek głos Piotrkowian, tym razem z osiedla przy ulicy Dmowskiego. Po nim magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja zapraszam jeszcze do odwiedzania naszej strony internetowej www.telewizjapiotrkow.pl oraz Facebooka. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z optymizmu jest tak, że człowiek ma jakąś nadzieję w czymś. Zadowolenie z czegoś, czego nie ma. Optymista? Osoba, która patrzy wesoło na świat.
Optymizm to jest ktoś, kto myśli pozytywnie. Tak jest przykład, czy szklanka do połowy nalana jest w połowie pusta, czy pełna. Optymista myśli, że jest w połowie pełna, tak? Optymista to jest ten, który wierzy w to, że będzie dobrze. No to jest pozytywne nastawienie do życia. Kto to jest optymista? Ten, co wierzy w to, co nierealne. Jako ludzie? Polacy? Moim zdaniem nie. Dlatego, że wszyscy widzą wszystko w złych barwach, narzekają na wszystko, na polityków, na kraj. No w tej chwili to wątpię już, nie? Kiedyś byli, a teraz to... Raczej nie. Powiedziałbym, że nie, bo tacy są przyłamani. No, są. Nie wszyscy, ale są. Ja jestem optymistą. Mimo choroby, którą przechodzę, jestem cały czas optymistą i staram się z każdej drobnostki wyciągać jakąś dobrą, pozytywną energię i przekazywać ją innym. Jeden jest optymistą, chociaż mu jest źle, a drugi ma dobrze i jest pesymistą. Miejskie lodowisko to miejsce, gdzie zima trwa i to już od kilku dobrych miesięcy. Miłośników jazdy na lodzie nie brakuje. Tafla przeżywa w tym sezonie prawdziwe oblężenie. A liczby świadczą same za siebie. Od 20 stycznia, no czyli w ferie, do wczoraj odwiedziło nas bez jednej osoby 3300 osób. No to jest, proszę Państwa, rzesza, która... No, aż trudno pomyśleć, że dało radę to i to pomieścić i zorganizować to w sposób właściwy, ale to właśnie zrobiliśmy. Cieszy to niezmiernie. Ale i w ogóle idea lodowiska w tym pięknym parku o tej porze roku, no to pomysł strzelony w dziesiątkę. 7 sezonów temu prezydent Krzysztof Koniak zainicjował te wszystkie działania, które doprowadziły do tego, że mamy ten wspaniały obiekt. Lodowisko ile w stanie jest pomieścić jednorazowo osób? Do 60 osób może tutaj wejść. No rzecz w tym, że nie każdy jest w stanie godzinę wytrzymać i dlatego to ta przepustowość pozwala nam na uzyskanie takiej frekwencji, no i zadowolenie wszystkich Piotrkowian. Na lodowisku pojawiają się ci, którzy dopiero uczą się szaleństwa na tafli, ale i również i ci, którym na lodzie już idzie gładko. Tutaj można sobie poszaleć, spotkać się ze znajomymi. Tak fajnie, taka adrenalina. Przecież pierwszy raz jestem, ale podoba mi się. Mimo, że przez kolegę zaliczyłem glebę niezłą. Będziesz przychodził? Oczywiście. No przynajmniej się nie nudzimy w domu. No jest wolny czas, można z przyjaciółmi się spotkać. Dla stawiających pierwsze kroki Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił 2 pandy. Pandy na lodowisku to brzmi, jakby było to otwarte zoo. Tak brzmi i nawet częściowo tak wygląda. Chodzi o to, że w tym roku dajemy możliwość tym wszystkim, którzy chcą się uczyć jeździć na łyżwach, możliwość dodatkową, w sposób bezpieczny, no szczególnie dzieciaki oczywiście, mogą to robić. Spotyka się to, jak widać, z dużym zainteresowaniem. To jest zasada chodzika. Dzieci, które uczymy się chodzić, bezbłędnie potrafią wkomponować się w to urządzenie, które w sposób intuicyjnie podpowiada dzieciom, jak z tego korzystać. A w jaki sposób jeszcze pomaga ci się uczyć? Mamy także instruktora. 2 razy w tygodniu będzie można w przyszłym tygodniu również spotkać się z nim. I dla tych, którzy trochę chcą podszkolić, ewentualnie nauczyć się w sposób rozsądny i bezpieczny, najlepiej oczywiście robić to z naszym instruktorem. I mama, widzę tutaj nauczycielka jazdy na łyżwach. No niekoniecznie, ale ktoś musi. Wczoraj mieliśmy nauczyciela, bo był tu pan z Osiru. I było bardzo fajnie. Kiedy można spotkać instruktora? We wtorki i w czwartki, ale jesteśmy także plastyczni. Gdyby była taka potrzeba, gdyby grupy zorganizowane, szkolne, przedszkolne, chciały z nim spotkać się, możemy to zrobić. Nauka dzięki sympatycznym zwierzątkom idzie całkiem nieźle, mówią rodzice. Panda w nauce pomaga? Bardzo pomaga. Trzeba przyznać, że tak, jak i dla młodszych, tak i dla starszych. Także jest bardzo fajnie. Ceny na lodowisku nie mrożą, a zachęcają. Miejskie lodowisko wzbogaciło się też o 55 par nowych łyżew i kilka sztuk kasków. W mieście startuje projekt E-Rodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego. To drugi program realizowany przez miasto, a mający na celu zmniejszenie powstających przez brak kontaktu z e-światem różnic w społeczeństwie. Przyjmowanie wniosków już ruszyło.
Projekt e-rodzina, choć forma wsparcia i zamierzenia projektu są podobne do tego, który zakończono w ubiegłym roku, obejmuje inną grupę docelową. Komputery z dostępem do internetu trafią do 60 rodzin zastępczych, a 44 do uczniów szkół pobierających stypendia socjalne. Wnioski mogą składać rodzice bądź opiekunowie prawni ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, na którego w roku szkolnym 2013-14 pobierane jest stypendium socjalne. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wnioski mogą również składać rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka. Dokumenty należy składać w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wysokiej 24/26. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku komputera i dostępu do internetu, oświadczenie i deklarację o przystąpieniu do projektu, oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Wnioski przyjmowane są do 7 lutego. W ramach realizowanego programu zakupiony zostanie także sprzęt komputerowy dla świetlicy socjoterapeutycznej Bartek oraz Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR. Wartość projektu to blisko 785 tysięcy złotych. Całość pokryje pozyskane dofinansowanie.